Samet przyłapał Zelichę i Tarika w hotelu i wściekł się. W 491 odcinku Więźnia Miłości mężczyzna doprowadzi do bójki z Tarikiem. Sprawdź, co się wydarzy w 491 odcinku serialu Więzień Miłości. Yildiz Duni Eidogdu chciała dowiedzieć się czegoś więcej o Azais Denis Özlem Durmaz, więc pojechała na przedmieścia, ale została tam napadnięta. Tymczasem Azais próbowała przeprosić Oguza Ceng Toruń za swoje słowa. W 491 odcinku serialu Więzień Miłości Samet Emre Kaltili prowokuje Tarika, Mert Ocal. Zajeżdża mu drogę i dochodzi między nimi do bójki. Tarik nie wie, o co chodzi, i szybko kończy konfrontację. Tymczasem załamana Zelia Sabayer Faiza Kaya chce wyjaśnić sprawy z Sametem i mimo zakazu matki, spotyka się z nim. Mężczyzna nie chce mieć już z nią nic wspólnego i z nią zrywa. Azais przyjeżdża do biura, by przywieźć Oguzowi lekarstwa. Zostaje dłużej i doradza Oguzowi przy wyborze projektu firmowej kuchni. Oguz jest pod wrażeniem jej rad. Więzień Miłości, odcinek 491, w poniedziałek, 15 lutego 2021 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sprawdź program TIFF.